Eligiusz Mich, przewodniczący struktur Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim, ma powody do zadowolenia. Platforma pod parasolem ochronnym twojego ostrowieckiego samorządu z koalicji wyszła obronną ręką, w przeciwieństwie do TOS-u i SLD. Wybory naszych mieszkańców potwierdziły, że na Platformę Obywatelską w naszym mieście, w naszym powiecie jest zapotrzebowanie. Platforma, która do Rady Powiatu wprowadzi trzecią siłę, staje się poważnym partnerem koalicyjnym, zwłaszcza dla Prawa i Sprawiedliwości, które w Radzie Powiatu będzie mieć aż 10 radnych. Na razie jednak za wcześnie, aby mówić o jakiejkolwiek koalicji. Te rozmowy już wstępnie są, to znaczy nie wszystkie się jeszcze odbyły, na razie się porozumiewamy, bo no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w Radzie Powiatu żadna siła polityczna samodzielnie rządzić nie może. Ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Komitet Wyborców Jarosława Górzyńskiego, ani Platforma Obywatelska. Także są konieczne rozmowy i ustalenie wspólnego programu. Zdaniem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim Eligiusza Micha dziś wszystko jest możliwe. Rozmowy koalicyjne są jednak wyjątkowo trudne. Z 10 mandatami PiS mógłby stworzyć w powiecie większościową koalicję z PO. Z drugiej jednak strony Komitet Wyborczy Jarosława Górczyńskiego z Platformą i twoim ostrowieckim samorządem również jest w stanie wyłonić większość w Radzie Powiatu. Jak przekonuje Eligiusz Mich, wiele zmienić może się po drugiej turze wyborów prezydenckich. Ale zwróćmy uwagę na to, że wybory w mieście, czyli wybory na prezydenta miasta, jeszcze nie zostały zakończone. Jest druga tura. Także to, że w tej chwili jest taka sytuacja, to jest na razie tylko Rada Miasta zdominowana przez Komitet Jarosława Górczyńskiego. Natomiast w powiecie najwięcej mandatów ma Prawo i Sprawiedliwość, ale to też nie znaczy, że będzie rządzić. Musi znaleźć koalicjanta. Platforma znajduje się w dobrym położeniu. Mimo iż liczba zdobytych przez nią mandatów jest mniejsza niż przed 4 laty, to i tak staje się poważnym graczem. Eligiusz Mich przekonuje, że przy podejmowaniu decyzji o koalicji decydować będą kwestie programowe. Dziś od poparcia PO może tak naprawdę zależeć wygląd ostrowieckiej sceny politycznej. Mieliśmy różne programy idąc do wyborów. No i w tej chwili należałoby uzgodnić taki, który będzie do zaakceptowania dla obu czy większej ilości komitetów. Jest możliwa również koalicja PO i PiS w Ostrowcu. Tak wynika z matematycznej ilości mandatów. To jest możliwe, jak również koalicja Platformy z Komitetem Górczyńskiego. Do tej koalicji potrzebny byłby jednak to, co mogłoby się nie spodobać wyborcom Jarosława Górczyńskiego. Wiele wskazuje na to, że odbywać się będzie kuszenie radnych, aby ci zmienili polityczne barwy. W tej sprawie Eligiusz Mich odsyła jednak do innego komitetu. Sama koalicja Komitetu Górczyńskiego i Platformy nie, ale są jeszcze radni, którzy dostali się do Rady Powiatu z listy TOS-u, którzy myślę, że będą tutaj współpracować z Platformą Obywatelską. A wyobraża też sobie pan współpracę Jarosława Górczyńskiego i Zdzisława Kałamagi po tak zażartej kampanii na urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego? I co powiedzieliby wyborcy Jarosława Górczyńskiego, gdyby ten wszedł w koalicję nawet tak minimalną, marginalną, jak właśnie TOS dziś reprezentuje? Sądzę, że to pytanie jest do pana Górczyńskiego, bo to on jest na razie zwycięzcą tych wyborów i to jego trzeba zapytać, czy tego typu zestawienie personalne będzie mu przeszkodą, czy może się w jakiejś sytuacji okazać pomocne. Najbliższe dni będą więc upływać pod znakiem zapytania.